Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Ostatnio, kilka dni temu, obiecałem Wam, że jak będziecie ładnie komentować, udostępniać i lajkować moje posty, to będę częściej wrzucał ciekawostki. Oczywiście, gdybyście byli zainteresowani pełnometrażową wiedzą, co prawda płatną, ale w bardzo rozsądnych cenach na temat podatków, to tutaj macie link do najbardziej dynamicznie rozwijającej się bazy szkoleń podatkowych w Polsce. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam co nieco powiedzieć na temat informacji VAT-UE, a tak naprawdę tego, jakie świadczone usługi tam wykazujemy. Ostatnio rozmawiałem z jedną osobą i osoba ta prowadzi biuro rachunkowe i obsługuje pewnego klienta. Klient ten jest bardzo taki wielozadaniowy, zajmuje się bardzo wieloma różnymi dziedzinami, działa w kilku branżach i ten klient, polski przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, zarejestrowany do VAT-UE, w jednym miesiącu wykonał dla jednej niemieckiej firmy, dla niemieckiego przedsiębiorcy, usługę reklamową, usługę marketingową. Oczywiście wystawił fakturę bez VAT-u, w miejsce VAT wpisał tak zwany NP, czyli nie podlega, no nie naliczył wobec tego podatku VAT, no i tam dopisał, że VAT rozlicza nabywca, ok. Ale ten sam nasz podatnik polski w tym samym miesiącu dla innej niemieckiej firmy wykonał usługę taką remontowo-budowlaną. Jakaś taka usługa remontowa związana z nieruchomością zlokalizowaną w Niemczech. Też nabywcą była niemiecka firma i tym razem również on w polu podatek VAT wpisał NP, czyli nie podlega, nie naliczył polskiego podatku VAT. No i tam dopisał również, że VAT rozlicza nabywca. Okej. I bardzo zdziwiony był podatnik, gdy powiedziałem mu, że w informacji VAT-UE wykaże tylko tą pierwszą usługę reklamową świadczoną na rzecz niemieckiego kontrahenta, a tej usługi remontowej czy budowlanej nie. On się bardzo zdziwił i powiedział, no ale słuchaj, jak to? Przecież tu i tu miejsce świadczenia usługi jest poza Polską, czyli tak zwane nie podlega VAT-owi w Polsce. Tu i tu moim nabywcą jest niemiecki zagraniczny przedsiębiorca. Czemu raz mam to wykazywać, raz nie? Słuchajcie, moi drodzy, dlatego, że w pierwszym przypadku usługa reklamowa wykonywana na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy rzeczywiście nie podlega opodatkowaniu w Polsce, tylko podlega opodatkowaniu w Niemczech na podstawie artykułu 28b ustawy VAT, który mówi, że standardowym miejscem świadczenia usług, czyli miejscem opodatkowania usług między innymi reklamowych, na rzecz zagranicznego kontrahenta jest kraj, gdzie ten zagraniczny kontrahent posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Czyli w tym przypadku jak najbardziej miejscem świadczenia są Niemcy. No bo ten nasz niemiecki klient, który nabył usługę reklamową, ma biznes w Niemczech, tam ma swoją siedzibę. Natomiast jeżeli chodzi o usługi remontowe, budowlane i inne z gatunku tak zwanych usług związanych z nieruchomościami, czy usług nieruchomościowych, mówiąc w skrócie, to tam jest opowiedziane na podstawie artykułu 28e ustawy, że takie usługi, świadczenie takich usług ściślej, będzie opodatkowane w miejscu, gdzie te usługi się faktycznie odbywają. Czyli w tym przypadku również w Niemczech świadczenie tych usług budowlanych, remontowych będzie opodatkowane, ale uwaga, nie dlatego, że klientem jest niemiecki przedsiębiorca, który ma w Niemczech siedzibę, ale dlatego, że ta usługa jest usługą budowlaną i dotyczy, czy dotyka niemieckiej nieruchomości. I tutaj opodatkowanie jest również w Niemczech, ale na podstawie zupełnie innego przepisu ustawy. Czyli zwróćcie uwagę, i usługa reklamowa, i usługa budowlana w tym przypadku, obie te usługi będą opodatkowane w Niemczech, czyli w kraju, gdzie nabywca faktycznie ma siedzibę, ale usługi reklamowe będą tam opodatkowane dlatego, że właśnie nabywca ma tam siedzibę, a to jest tu kluczowe kryterium, które musimy wziąć pod uwagę, a usługi nieruchomościowe są opodatkowane w Niemczech nie dlatego, że nabywca, niemiecka firma ma tam siedzibę, to jest przy okazji, tylko dlatego, że one się odbywają w Niemczech na niemieckiej nieruchomości, na niemieckim budynku. I to jest ta różnica, która robi różnicę. Ale wracając teraz do informacji VAT-UE, jakbyście wczytali się w artykuł 100 polskiej ustawy VAT, który mówi o tym, kiedy składamy informację VAT-UE i co w niej zamieszczamy, to tam jest napisane, że w informacji VAT-UE raportujemy świadczenie usług, gdzie faktycznie miejsce świadczenia tej usługi jest poza Polską, ale opodatkowanie jest w reżimie artykułu 28b ustawy.
Czyli tylko właśnie w tym naszym przypadku te usługi reklamowe, marketingowe będą w tej informacji wykazane. Usługi budowlane, mimo że nie będą opodatkowane w Polsce, będą opodatkowane w Niemczech, nie będą raportowane w informacji VAT UE. Dlatego, że one są opodatkowane w oparciu o artykuł 28e ustawy, a nie 28b. Jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, że obie te usługi, i reklamowa, i budowlana, obie będą opodatkowane w Niemczech, ale z zupełnie innego powodu. I mimo, że jak się w to nie wczytamy, nie zbliżymy się do tej sytuacji, nie zastanowimy się, czemu tak to działa, to możemy intuicyjnie myśleć, że te usługi są do siebie podobne, ale nic bardziej mylnego. Tutaj jest zupełnie inny powód, dla którego te usługi są opodatkowane w tym samym kraju, ale z zupełnie innych przepisów. Także pamiętajcie, w informacji VAT UE wykazujemy tylko usługi opodatkowane za granicą, ale z uwagi na artykuł 28b ustawy, czyli zdecydowana większość usług, ale akurat usługi budowlane, noclegowe, nieruchomościowe, jakieś hotelowe, nadzoru, architektoniczne nie będą tam wykazywane. To tyle. Jeżeli filmik Wam się podoba, uważacie, że ma jakąś wartość, no wiem, że jest 25, więc już VAT-y być może puściliście, macie możliwość jeszcze zrobić korekty, to komentujcie, udostępniajcie, dyskutujmy. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.